miły wieczór, bo ciepły. Dobrze się kojarzy z hasłem spokój i współpraca. Dlaczego spokój? Spokój to coś, co pozwala pracować. Współpraca to coś, co w panteonie naszych słów narodowych chyba źle się kojarzy, a w połączeniu ze spokojem powinno być całkowicie rozważnym myśleniem o świętokłowicach, rozwiązywanie jego problemów, o dobru wspólnym, którym bardzo często gdzieś tam szafujemy, traktując go jako hasło. Jak to jest, że są goście, którzy potrafią przez 4, ba 8 lat się nie odezwać? Ja wiem, wszyscy powiecie mi, ja pracuję w terenie, ale gorzej jak taki gość ani tu, ani tam. No to jest ciekawostka, powiem wam szczerze, i fenomen jakiś. Nie kupczmy stanowiskami. Dajmy się wybrać, a potem pracujmy wspólnie dla miasta. Nie 2 lata, bo idzie następna kadencja. Nie 3 lata, bo potem trzeba się obrócić na pięcie i twierdzić, że gościu jeden czy drugi, z którym się współpracowało przez 3 lata, jest B. No przecież to jest jakiś idiotyzm. Panowie, nie można udawać, że ta miłość nie była nastawiona na pragmatyzm stanowisk. Bo tak to dokładnie wyglądało. Już tak naprawdę nie chodzi o to, ile my tych billboardów tu rozwiesimy. To możemy mijać ich tysiące. Tylko pytanie, czy o to chodzi? Czy chodzi o to, żeby wybierano nas co 4 lata za to, co zrobiliśmy? Za to, kim jesteśmy? Za to, jak kochamy to miasto? Ale to nie jest frazes gościa, który stąd kiedykolwiek wyjedzie. Ja tu zostanę, w związku z tym wszystkie moje działania są nastawione na to, żebym nigdy nie musiał się wstydzić w ulicy, żebym zawsze mógł otworzyć drzwi i wyjść na nasze skromne centrum, żeby móc z wami porozmawiać. Dlatego proszę was, 16 listopada pójdźcie głosować. Eliminujmy z życia politycznego zachowania ludzi oparte na agresji i nienawiści. One nigdy nie dadzą zdrowych rezultatów. Umiemy się pięknie różnić. Czasami się z tego śmiejmy. Ale gdy trzeba zakopać dziurę w mieście, to po prostu zróbmy to wspólnie.